Cześć, witam Was bardzo serdecznie w odcinku z cyklu Prezentacja akcesorii pszczelarskich. Ja nazywam się Marcin Sajnuk, jestem technikiem pszczelarzem i prowadzę własną gospodarkę pasieczną na terenie Dolnego Śląska. W dzisiejszym filmie zajmiemy się omówieniem opakowań przeznaczonych do dystrybucji i przechowywania miodu, a dokładnie mowa tutaj o słoikach. W dalszej części filmu dowiecie się, jakie są dostępne na naszym polskim rynku opakowania szklane przeznaczone lub nawet dedykowane do przechowywania i dystrybuowania miodu oraz produktów pochodzenia pszczelego. Zostańcie z nami do końca filmu. Na wstępie zaznaczę, że podzielimy opakowania pod kątem objętości, ponieważ pozwoli nam to na rzeczową prezentację tematu w kilku odcinkach. Pamiętajcie, że opisywane produkty będą posiadały bezpośrednio odnośniki do strony sklep.pasieka24.pl w opisie filmu tutaj poniżej, co ułatwi Wam odnalezienie danego produktu. Zapraszam do zapoznania się z katalogiem. Sklepu pasieka24.pl, który widzicie tutaj obok mnie, a link do pobrania katalogu w formie PDF na własny komputer bądź na smartfona znajdziecie poniżej w opisie filmu. Z tego miejsca dziękuję portalowi pasieka sklep pasieka24.pl za udostępnienie produktów do prezentacji. W porozumieniu chcielibyśmy dostarczać właśnie Wam, moi drodzy widzowie, jak największą ilość informacji o danym produkcie oraz zaprezentować go bezpośrednio w formie wideo. Moim zdaniem, takie przedstawienie pozwoli Wam. Podjąć decyzję o zakupie i poprawnie wybrać dany produkt pod swoje potrzeby. Zapraszam na krótkie intro i przechodzimy do tematu. Dzisiaj omówimy słoiki w kategorii pojemności od 30 ml do 120 ml. Jak zauważycie, w katalogu sklepu znajdziemy bardzo dużą ilość słoików przeznaczonych do specjalnych celów. Możemy znaleźć słoiki o niecodziennym kształcie, np. w kształcie misia lub serduszka. Znajdziemy także słoiki geometryczne, np. walce, kwadraty lub sześciokąty. Słoiki mogą posiadać nakrętki w zestawie, oferowane w pakiecie, lub jako dodatek do wyboru. Wariantu kolorystycznego lub z odpowiednim motywem. Temat nakrętki i rodzaje, oraz ich wybór zaprezentujemy w oddzielnym odcinku ze względu na ich bardzo duże, duże zróżnicowanie. Jest ich dosyć wiele. Wracając do samych słoików. Postaram się zaprezentować kilka przykładów podesłanych nam tutaj do studia. Powiem wam szczerze, że w swojej historii pszczelarskiej kupywałem niekiedy pewne warianty słoików, takie nawet specjalistyczne, ale niektóre widzę po raz pierwszy. Przy okazji omawiania tych słoików chciałem zauważyć, że poszczególne kształty, dzisiaj prezentowane, mają swoje odpowiedniki w różnych pojemnościach, co daje nam pełen wachlarz zastos zastosowania w naszej pasiece. I tutaj także należy wspomnieć, że strona sklepu pasieka24.pl sugeruje lub może bardziej podpowiada dobór np. Na nakrętek, jeśli nie ma w zestawie, lub podpowiada w jakim rozmiarze można zakupić etykietę. Etykiety także omówimy dosyć dokładnie, ale to w oddzielnym odcinku, ponieważ także jest ich bardzo dużo, je występują w różnych rodzajach, w różnych rozmiarach, więc temu będziemy chcieli poświęcić oddzielny odcinek. Ja tutaj teraz spoglądam na biurko, tutaj mam przygotowane słoiczki do prezentacji. Oczywiście będę wklejał Wam odpowiednie informacje z katalogu sklepu pasieka24.pl. Aktualnie dostaliśmy do prezentacji 11 modeli słoików, które kwalifikują się do naszej prezentowanej dzisiaj kategorii, czyli od 30 ml do 120 ml pojemności. Na początek zaczniemy od tych najmniejszych. Są to dwa warianty słoika, tak zwany walec, czyli okrągłe. Są to takie słoiczki. E, jeden jest wysoko-wąski. O katalogowej nazwie serii A1 i pojemności 35 ml, lub walec szeroko niski, nazwa serii w katalogu A30 o pojemności 30 ml. Rozmiar zewnętrzny wysokości to jest 35 mm wysokości i średnica 45 mm. Słoiki, albo bardziej powiedziałbym, nawet słoiczki, bo są naprawdę malutkie, można nabyć w różnego rodzaju wariantach kolorystycznych jeżeli chodzi o nakrętki pokażę Wam przykładowe zestawienie na kilku egzemplarzach, zobaczcie czarny, plaster miodu, złoty czerwony, zielona, biała nakrętka na przykład, bądź na przykład motyw pszczoły na żółtym tle bądź misiu na tutaj jest komórka pszczela pomarańczowa z plaży, które do nas trafiły, Aktualnie na prezentację mają takie warianty kolorystyczne i są one do podejrzenia w katalogu. Myślę, że każdy dopasuje coś do siebie. Nakrętki w tych słoikach można stosować wymiennie, jeżeli chodzi o te dwa rodzaje słoiczków. Są to te same nakrętki z czterema priorami w rozmiarze FI-43. Ja osobiście używam takich słoików jako na przykład próbki miodu dla klienta lub tak zwane wizytówki, a nawet jako słodkie prezenty, które chciałbym komuś podarować. Kolejną parą słoików są słoiki sześciokątne, które znajdziemy w naszej grupie pojemnościowej w rozmiarze 110 ml oraz 50 ml. Są to słoiki o bardzo oryginalnym kształcie, moim zdaniem bardzo ładnie się prezentują i wyglądają oryginalnie. Możemy je dostać w sklepie w pakiecie wraz z nakrętkami. Prezentowany egzemplarz posiada na przykład srebrną nakrętkę, także z czterema piórami. Moim zdaniem, bardzo ładny słoik, który przypomina w swojej budowie komórkę pszczelą. Polecam, sam takich używam. I trzecią grupą słoików są słoiki o moim zdaniem niecodziennym kształcie, a zaczniemy prezentację w kolejności. Słoik w kształcie serca. O pojemności około 106 ml prezentuje się dosyć okazale. Budowa eksponuje w centralnej części kształt serca, posiada stabilną stopkę i odpowiednią nakrętkę Fi-43. Ten 106 ml egzemplarz posiada odpowiednik o większej pojemności. Będziemy je prezentować w kolejnych odcinkach. Słoik posiada wymiary wysokość 95 mm i średnicy 60 mm. Kolejny słoik to jest słoik, ja go nazywam kwadrat. Jest to słoik o pojemności 120 ml. Pasują do niego nakrętki w rozmiarze Fi53. Wymiar albo Fi58, poczekajcie, sprawdzę sobie. Nie, Fi53. Wymiar wysokość 70 mm i średnica 55 mm. Moim skromnym zdaniem, bardzo zgrabny słoik. Z niecodzienną prezencją. Taki naprawdę kwadracik mi kojarzy się z kałamarzem. Nie wiem, czy macie takie skojarzenie. Ja jeszcze pamiętam kałamarz, czyli pojemnik szklany, w którym był. Ee, yy, był. Jak to się nazywa? Mhm, wyleciało mi z głowy. Zamaczało się w tym e, pióro. No, widziałem to w muzeum, bo za moich czasów w szkole już tego nie było. Ale taki, pojem, taki słoik właśnie mi się kojarzy z czymś takim stojącym na biurku. Przypomniało mi się, w środku był atrament. Bardzo fajny słoik, jeżeli wlejemy do niego miód. Barwa bardzo fajnie na tych ściankach osiada i bardzo ładnie się prezentuje. Poza tym forma prostokątna daje nam możliwość bardzo ładnego etykietowania oraz opisu, na przykład w tylnej części. Polecam. Trzecim słoikiem jest słoik o bardzo niecodziennym kształcie. Swoją budową przypomina starożytny pojemnik do przechowywania miodu. Występuje w pojemności 106 ml, pasujący nakrętka w rozmiarze Fi48, a prezentowany egzemplarz posiada wymiar 90 mm wysokości i 52 mm średnicy. Taki nietuzinkowy wygląd nadaje się idealnie na prezent. Zobaczcie sami. Czwarty słoik nazwany przeze mnie roboczo baryłka z uszkami, Tutaj posiada łóżka. Jest w kształcie baryłeczki. W rozmiarze także 106 ml. Wyglądem przypomina, ja mam przynajmniej takie skojarzenie. Do, przypomina mi słój, który miał ze sobą kubuś. Puchatek. Pamiętacie, on nosił taki słój przed sobą. Co prawda, ceramiczny, ten jest szklany. No i oczywiście rozmiarowo jednak znacznie odbiega. Oczywiście dużo mniejszy jest ten prezentowany egzemplarz. Nakrętki pasujące w rozmiarze Fi 53. Akurat prezentowany egzemplarz posiada nakrętkę czarną. Pamiętajcie, że możecie zakupić sobie etykiety w formie kółek. Tutaj, które możecie sobie na przykład nakleić jako wzornik własnego miodu. Mi się to bardzo podoba, na przykład etykietowanie nakrętek. Ale nakrętki też, na przykład w zestawie, można zakupić sobie zielone, można zakupić na przykład złotą. Jest pełen wachlarz tych nakrętek, które możemy wykorzystać. Będziemy je prezentować w specjalnym odcinku o nakrętkach. Ostatnim wariantem słoika na dzisiejszej prezentacji, który zdecydowałem Wam się pokazać, jest moim zdaniem. Najsłodszy słoik w swojej klasie, i nie trzeba wcale wlewać do niego miodu. I tak jest idealny. I jeszcze raz podkreślam, słodki. Dlaczego? Mówię tutaj o słoiku w kształcie siedzącego misia. No, naprawdę, Majstersztyk, jeżeli chodzi o słoiczek. Ehm... Mówię tutaj o kształcie Misia, który posiada własną nakrętkę w kształcie kapelusza i występuje ten słoiczek w trzech rozmiarach. Ja zaprezentuję dzisiaj dwa w naszej kategorii. Pierwszy o pojemności 30 ml i rozmiarze 65 mm na 45 mm średnicy i kolejny w rozmiarze. 80 ml mili i wymiarze e, 60 e, 8, przepraszam 80 ml pojemności, 80 mm wysokości i 60 mm szerokości. Słoiczki są w zestawie z dedykowanymi nakrętkami. Tutaj akurat występują w takich krateczkach czerwonej i fioletowej. E, prawda, że prezentują się fantastycznie? No moim zdaniem, jeżeli chodzi o eksponowanie miodu na przykład, no jest to mega mega rozwiązanie. E, Gorąco polecam. To by było wszystko na dzisiaj. Podsumowując w katalogu sklepu pasieka24.pl przypominam link do katalogu w formacie PDF. Znajdziecie w opisie filmu. Możecie odnaleźć bardzo dużą ilość słoików i różnych w różnych wariantach. Wybraliśmy kilka przykładowych do prezentacji w wymiarach 30 od 30 do 120 ml. Aby je Wam fizycznie pokazać. Słoiki wykonane są dokładnie precyzyjnie z wysokiej jakości przezroczystego szkła, odzorowują kształt powielany we wszystkich egzemplarzach, brak jakiejkolwiek skazy na szkle umożliwiają wgląd do zawartości miodu, na przykład żeby podejrzeć sobie kolor lub konsystencję. Nakrętki są bardzo dobrej jakości i w wielu wariantach, które mogą wyróżniać Twój miód na tle innych. Pamiętajcie, że każdy słoiczek wymaga dokładnego opisu, także sugerowałbym do kompletu zakup odpowiednich etykiet i naklejek. Tworzymy w ten sposób pewną całość. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz wielkie dzięki dla sklep.pasieka24.pl za udostępnienie produktów do prezentacji. Myślę, że taka forma filmu Wam się spodoba. Zapraszam oczywiście do zapoznania się z pełną ofertą na stronie sklep.pasieka24.pl i podjęcie słusznych decyzji w zakupie. Oczywiście informacje dodatkowe. Zapraszam również do subskrybowania naszego kanału, oczywiście z dzwoneczkiem. Jeśli jeszcze tego nie robicie, wystarczy kliknąć tutaj poniżej w hasło subskrybuj i kolejno w dzwoneczek, dzwoneczek będziecie na bieżąco z naszymi filmami. Możecie także wesprzeć nasz kanał poprzez kliknięcie klawisza wesprzyj oraz serdecznie was zapraszam do pozostawienia komentarza tutaj na dole pod filmem. Jeśli film ci się spodobał zostaw łapkę w górę i udostępnij dla innych. Ja pozdrawiam z tego miejsca, brać przylarską i do następnego filmu. Cześć.